Hanka Mumbleberger. Są takie przykłady z życia Jana Pawła Wojty, bo widocznie, że pomagał tym. Ciekawe, jak ta jego kochanka wyglądała, bo on odwiedzał tutaj we wcześniejszej audycji. Państwo macie we wcześniejszych pogaduszkach, macie Państwo naszego radia. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom, jak to papież odwiedzał. Już krótką opowieść dokończyć. Hanka Mandelberger spotkała się z Janem Pawłem II w 1933 roku, podarowała mu swoją wspomnieniową książkę. Ich spotkanie miało trwać 2 godziny. Do dramatycznych zdarzeń miało też dojść w styczniu 1945 roku. Opowiedziała o nich, ocalała z Holokaustu 14-letnia Edyta Zierer. Wracała z wyzwolonego już obozu pracy w Częstochowie do rodzinnego Krakowa. Długi dwudniowy postój i pociągu w Jędrzejowie doprowadził ją niemal do śmierci z głodu i wyczerpania. Uratował ją młody duchowny w sutannie. Nakarmił, napoił, na własnych plecach zaniósł do odległego wagonu, którym razem mieli pojechać do Krakowa. Był styczeń, mróz. Zapalił więc w wagonie ogień z beczki ze smoły i położył ją na swojej sutannie. Opowiadał jej, że w 1939 roku dotarł z ojcem do Lwowa, ale potem wrócił do Krakowa, teraz zaś jest w sierocie. Po latach poznała go z relacji telewizyjnych. Nawiązała kontakt listowny po wyborze na papieża, a w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej w 2000 roku spotkała się z nim w Instytucie Yad Vashem jako obywatelka Izraela. Szanowni Państwo, stawiam na koniec tezę, że przełom, który dokonał się w relacjach Kościoła katolickiego z judaizmem i w relacjach z państwem Izrael, Watykanu z państwem Izrael, za pontyfikatu Jana Pawła II, moim zdaniem wynikał w dużej mierze z tego, że papież ten pochodził z ziemi Polin, z Polski i że tragedia narodu żydowskiego, której był naocznym świadkiem, kazała mu spojrzeć na religię tego narodu i jego los w głębszy, metafizyczny sposób. Dziękuję bardzo. Brawa dla papieża!